W internecie nic nie ginie. Przekonuje się właśnie o tym Robert Gruszka, który rozkochał w sobie widzów oraz Patrycję w programie Love Island. Wyspa Miłości 9, ale przystojny Polak z Wiednia zapomniał wspomnieć, że chwilę wcześniej brał udział w innym randkowym programie. Serwis Telemagazyn. Phil dotarł do jego byłej partnerki, która krótko, lecz dosadnie podsumowała te relacje. Sprawdźcie, co powiedziała Siria Longo. Spis treści: Robert nie jest szczery i gra pod publikę, była dziewczyna zabrała głos na temat Roberta. Robert nie jest szczery i gra pod publikę, Robert Gruszka zaliczył mocny start w programie Love Island. Wyspa Miłości 9, pojawił się praktycznie pod sam koniec show, ale szybko odnalazł się w towarzystwie i znalazł sobie obiekt zainteresowania pod postacią pięknej Patrycji Piórkowskiej, która w przeszłości była Miss. Dwudziestoosiemlatek, który na co dzień mieszka w Wiedniu, został przez produkcję Love Island przedstawiony jako artysta, który z wykształcenia jest informatykiem, ale zdecydowanie gra w niczym artystyczna dusza. Cichy, spokojny, wyważony, nic dziwnego, że widzowie Love Island bardzo go polubili, widząc w nim kogoś, w kim poraniona w programie przez mężczyzn Patrycja znalazłaby oparcie. Tyle tylko, że Robert nie do końca jest aż taki spokojny. Szybko okazało się, że Polak z austriackim paszportem jeszcze niedawno brał udział w niemalże bliźniaczym randkowym show, co Love Island. Robert dotarł do finału austriacko-szwajcarskiego show Match in Paradise. Finałowe epizody show emitowane były w marcu tego roku, była dziewczyna zabrała głos na temat Roberta. W programie Match in Paradise Robert sparował się z piękną Szwajcarką o włoskich korzeniach, Sirią Longo. Dziewczyna ma 22 lata i sama siebie uważa za buntowniczkę, która wie, czego chce od życia i jednocześnie czego nie chce. Jej wymarzony partner musi poczucie humoru, ale także powinien potrafić ujarzmić włoski temperament pięknej 22-latki. Związek Roberta i Sirii, która swoją drogą ma za sobą udział w Temptation Island, a obecnie mocno udziela się na niebieskim portalu dla dorosłych, był pełen wzlotów i upadków. Szczególnie, gdy do programu weszła piękna Leila, która mocno spodobała się Robertowi. Do tego stopnia, że na oczach swojej partnerki postanowić musnąć blondynkę palcami po pośladkach. Po tym wydarzeniu kłótnia była murowana. Serwis telemagazyn.pl skontaktował się z Sirią Longo. Zapytaliśmy dziewczynę o to, jak wspomina Roberta. Jak się okazuje, byli parą jeszcze po programie. Jej odpowiedź, chociaż krótka, jest dość dosadna. Nie sądzę o nim zbyt wiele. Byliśmy razem przez krótki czas po programie, ale się rozstaliśmy. Bardzo dobrze, że nie jesteśmy już razem, wyznała Siria Longo w rozmowie z serwisem Telemagazyn. Phil.